Drążą podziemne korytarze, niszczą korzenie roślin i trawniki i tworzą kopce z ziemi. Mimo to podlegają częściowej ochronie. Jak pozbyć się kretów z ogrodu? Krety to niewielkie ssaki, które odżywiają się dżdżownicami, larwami owadów i drobnymi kręgowcami. Mają bardzo małe oczy, prawdopodobnie niewrażliwe na światło. Pogląd o ich ślepocie to mit, ale mimo wszystko te zwierzęta polegają na wyczulonym węchu i słuchu. Mają duże, łopatowate łapy z twardymi pazurami, dzięki którym mogą drążyć pod ziemią korytarze. Łączna długość takich tuneli może osiągać nawet 100 metrów. Krety nie zapadają w sen zimowy. Zimę raczej spędzają w korytarzach pod ziemią. Aktywne stają się na wiosnę, kiedy temperatury się podnoszą. Krety żyją w 8-godzinnych cyklach. Połowę tego czasu spędzają na kopaniu. Mogą żyć nawet do 3 lat. Kopce powstają, gdy zwierzęta przekopują ziemię. Korytarze do przemieszczania się mają gładkie i ubite ścianki. Łączą się z kanałami żerowiskowymi. Korytarze do polowania są wykopywane bardzo płytko, służą do poszukiwania pożywienia. Krety znajdują się pod częściową ochroną. Nie wolno ich umyślnie okaleczać i łapać. Można je jedynie przenosić w inne miejsce lub przepłaszać. Nie wolno ich zabijać. Za to grozi grzywna do 5000 zł lub areszt. A jak pozbyć się kreta? Siatka zabezpieczająca. W miejscu, gdzie planujemy trawnik, rozkładamy siatkę zabezpieczającą. Na nią sypiemy minimum 10 cm ziemi i dopiero siejemy rośliny. Podmurówka. Warto otoczyć działkę głęboką podmurówką lub tuż przy ogrodzeniu wykopać rów i napełnić go gruzem i kamieniami. Odstraszacze i pułapki. Na rynku dostępne są specjalne odstraszacze i pułapki, które umieszcza się w tunelach lub kopczykach. Pułapki żywołowne pozwalają na złapanie kreta i przeniesienie go poza obszar ogrodu. Można próbować wypłoszyć krety hałasem i wibracjami. Ich wrażliwe zmysły tego nie lubią. Do tego celu mogą posłużyć wiatraki albo plastikowe butelki nałożone na pręty zatknięte w ziemi. Warto też wykorzystać domowe sposoby i posadzić w ogrodzie komosę, bazylię, czosnek, aksamitki, żywotniki, czarny bez, miętę, lawendę czy wilczomlecze. Substancje zapachowe, które te rośliny wydzielają, działają odstraszająco na krety. Można także umieścić w kopczyku skórki cytrynowe, kawałki śledzia i wypalone papierosy. Po wyczesaniu kota lub psa, kłębki sierści wrzucone do tunelu kretów powinny je odstraszyć.